Nazywam się Jankoś Kawran, mam 8 roków i dziśka wam opowiem o bulce. W istebnej dziedzinie Usiarca, kole głównej cesty, był Franciszek Legierski. Wszyscy go nazywali Bulka, bo on bulcił. Lubił dogadować ludziom i powiedzieć coś głupiego na doćkani. Bulka strasznie nierod widział się z listonoszem i chciał mu zrobić napas kudem. Wysłał wielką paczkę aż na tyniok, listonoś z ledwością wysmycił ją na miejsce i padł. Mięż to nic nie obchodzi, co wy tam ocie, ale jakbyście mogli to odewrzeć i zadrzeć, coś to tam je taki ciężki. Odewrzyli paczkę, dziwają się, a tam cegły. Listonoś się tak okropnie rozjadł i poleciał na ząb, a Bulka uściakał skryty za płoty. Listonoś wziął kamień i chynął mu do okna. Szyba pękła i się rozleciała, a Bulka wrzeszczy z opłotu. To już wszystko i omyślał, że za te cegły mi się więcej dostanie. Miał też Bulka konia starego i wybitnego, co mu okropnie warga wisiała. Stoł kisi z nim na ceście, a pram się faroś i się pytał Bulki: czemu temu twojemu koniowi ta warga tak wisi? A on mu padł: bo 5 roków służył na farze, a teraz jak widzi księdza, toś porojżyko. Jednym razem zaś Bulka siedział na ławce, a szły se dwie rektorki. Przystanęły na chwilę i tak se rządzą między sobą. Ciekawe, czy to drzewo to jest orzech, czy nie. I poszły dalej. A Bulka stoła i wrzeszci: pańczki, pańczki, pójdźcie tu! Rektorki przyleciały, a Bulka im rządzi: to jest citryna! Taki to drzewo było w łociach Bulki. Kiedyś jechał auto przez dziedzinę i kierowca przejechał na ceście przy chałupie Bulki kurem. Wylękany posiadł do Bulki i się go pytał: gospodarzu, wasza to kura? A Bulka się dziwo nad tą kurem i se padł: o panoczku, my takich plaskich kur nie mamy. Kiedyś sąsiad o nazwisku Kołot wyszedł z chałupy i siedział cestą. A Bulka go uwidział i się go pytał: kajś idziesz? A on mu chciał dopiec i padł: najdę do doktora, bo mi tu oto jakoś i Bulka urosła. A Bulka mu nie był na to dłużen i padł: isto się wezmę z tebą, bo mnie tu oto jakiś i kochut z dziubą. Bulka jeździwał do roboty na kubalunkiem autobusem, a rozjechał jak si okropnie przepisowy konduktor. Furt wrzeszciął, a ustawiał ludzi: wsiadamy przodem, a wysiadamy tyłem. A Bulka siedział z przodku i miał bliżej do przednich drzwi. I jak trzeba było mu wysiadać, toś poszedł ku przednim drzwiom. A konduktor jak go dostrzegł, toś go zaś przeganiał. Wysiadamy tyłem, toś Bulka się uobrócił zadkiem i wycofał się przednimi drzwiami. A ludzie w autobusie w śmiech. Kiery opowiadał z Bulką, mógł się do rozpuku śmiać. Jeny musiał dobrze poczuwać i dawać pozór, co by go Bulka zaś w kunia nie zrobił.